Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Moczulska, jestem autorką podcastu Konik Kreatywny. To są wywiady z polskimi artystami współczesnymi i ekspertami z rynku sztuki. To jest ważne, bo jeśli nie znacie tego podcastu, zapraszam serdecznie. Najlepiej uczyć się na czyichś doświadczeniach i to doświadczeniach współczesnych wam artystów, a nie wracać do wzorów Picassa czy Salvadora Dali na przykład, tak? Na co dzień prowadzę konsultacje z artystami współczesnymi, a z polskimi artystami, którym pomagam budować strategię właśnie ich artystycznej marki. Budujemy strategię cenową, budujemy ekspansję na rynki zachodnie, na Daleki Wschód. Będę miała na koniec tego wykładu dla Was kod rabatowy na taką konsultację artystyczną. To jest taka konsultacja, przebiega czasami w ciągu 3 miesięcy, czasami potrzeba pół roku czy rok. I już teraz serdecznie Was zapraszam. Jeszcze przedstawiając się, dodam tylko, że Konik Kreatywny otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 roku na cykl wykładów Kawa z artystą współczesnym. Ja zawodowo, taka zawodowa ścieżka to jest art director z doświadczeniem w Polsce i w Hongkongu i jestem też kolekcjonerką. To jest bardzo ważne, bo ja doradzam artystom, prowadzę artystów, mając na uwadze właśnie wzrost ich marki artystycznej. Bo jest to również w moim interesie. Absolwentka ESP imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. To było bardzo, bardzo dawno temu, ale jest to ogromnie ważne doświadczenie w moim życiu. Słuchajcie, idziemy dalej. Ten wykład zbudowałam z dwóch części. Pierwsza część to jest poświęcona świadomemu działaniu, budowaniu wartości, własnej wartości, także tej wewnętrznej, a co za tym idzie, wartości waszych dzieł. Natomiast konsekwencją tego wszystkiego jest wytyczenie sobie celu, a w konsekwencji osiągnięcie go. Druga część to jest autoprezentacja, narzędzia, social media, jak z nich korzystać, żeby nie zwariować. Pamiętaj, że jesteście artystami, a nie art influencerami, bo to wymaga nieco innego nakładu czasu. Oczywiście możecie zdecydować. Teraz porozmawiamy o świadomym działaniu, poczuciu wartości i o celu, a także o tym, bo to jest bardzo ważne, że wytyczając cel, musicie podążać w kierunku tego celu. Nie możecie w niego zwątpić. Musicie pamiętać, dlaczego go wytyczyliście. To, co jest ważne, żeby podjąć świadome działanie, to jest niezależność. Możecie nie wiedzieć, że jeszcze w latach 80., 90. artyści, polscy artyści nie mieli takiej wolności, jak macie wy teraz. To jest, mimo że jesteście nowymi pokoleniami, albo może jesteście tamtymi pokoleniami, ja sama jestem rocznik 80., musicie zwrócić uwagę na tą różnicę w tym, co się dzieje na świecie. Świat, generalizuję teraz, jest wolny, jest otwarty dla was. Nie jesteście zamknięci na polskim rynku sztuki, nie jesteście zależni od organizatorów rynku sztuki. Możecie z nimi jako artysta niezależny współpracować, możecie decydować o współpracy z określonymi podmiotami na rynku sztuki, natomiast nie jesteście zmuszeni do sprzedaży tylko przez galerię. Albo nie jesteście zmuszeni do sprzedaży tylko przez galerie w Polsce. Możecie współpracować z galeriami w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Dubaju. Osobiście znam kilka galerii, które bardzo fajnie reprezentują polskich artystów w Dubaju. To jest ostatni rok, 2021. Także otwórzcie się na świat, także na Daleki Wschód, Azja, fantastyczni klienci. Jeszcze artysta niezależny, to jest artysta, który decyduje właśnie o tym, za ile sprzedawać i co sprzedawać, gdzie sprzedawać. Często mnie pytacie, jak być jednocześnie artystą i przedsiębiorcą. Ja tutaj Was odsyłam do odcinka 52 podcastu Konik Kreatywny. Znajdziecie tam wywiad z artystą o pseudonimie Krabąszcz. Młody artysta, twórca w tym momencie bez Akademii Sztuk Pięknych. Fantastyczny sukces, bardzo dobre ceny.
i mówi wprost, potrzebny jest dzień maila, czyli tworzycie na przykład, musicie tworzyć w jakimś systemie, tworzycie 4 dni, idziecie do pracy, tak, tylko przed sztalugę, a jeden dzień dedykujecie dniu ofert, dniu telefonów, bo samo wysłanie portfolio to jest jeden krok, on musi nastąpić. Drugi krok to jest dzwonienie do galerii. Jeśli to są galerie w Stanach Zjednoczonych, to weźcie pod uwagę różnicę w czasie, próbujcie kontaktować się za pomocą WhatsAppu. Zapraszam Was do odcinka 52. Jak dobierać pośredników w sprzedaży dzieł? No słuchajcie, Wasza sztuka ma jakiś profil, czymś się charakteryzuje. Jeśli wybieracie galerię, to nie dlatego, że ta galeria jest popularna. To jest bardzo szkodliwe myślenie. Wybieracie tą galerię, która sprzedaje podobną sztukę do tej, którą tworzycie. Dzięki temu macie gwarancję, że ta galeria ma kolekcjonerów dokładnie na sztukę właśnie, którą wy tworzycie. Przepraszam tutaj za to powtórzenie. Słuchajcie, czego wymagać we współpracy z galeriami? Dobrej umowy. Ja wiem, że nie jesteście prawnikami. Ja wspieram też artystów w wykreślaniu niektórych zapisów niekorzystnych dla nich. Nie możecie podpisywać takiej umowy bardzo ogólnej. Mając cel na uwadze, wiedząc, co chcecie osiągnąć, musicie dopasować do tego właśnie umowę, którą podpisujecie. I teraz pytanie, czy umowa będzie na wyłączność w danym kraju? Jeśli tak, to pamiętajcie o tym, że to prawo wyłączności na określonym terenie geograficznym jest bardzo ściśle określone. To jest na przykład terytorium Polski, albo to jest na przykład tylko zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, tak? To jest być może centralna Europa albo zachodnia. No, to są bardzo konkretne ustalenia, bo podpisujecie umowę. Musicie podpisywać umowy nie z pozycji wdzięczności za to, że ktoś w ogóle chce sprzedawać waszą sztukę. Musicie podpisywać umowy, mając z tyłu głowy cel, który chcecie osiągnąć, tak? Gdzieś ta współpraca z daną galerią, z danym organizatorem rynku sztuki musi was doprowadzić od punktu A do punktu B. A więc, czy będzie tam wystawa, czy będzie wpisany katalog? Jeśli katalog, to nawet jakiej jakości? W jakim miesiącu będzie wystawa? Ile publikacji, jeśli chodzi o jakieś publikacje zewnętrzne? To wszystko trzeba. Jak długo ma trwać umowa? Kto ubezpiecza pracę na czas, kiedy te dzieła są w galerii, tak? To wszystko musi zawierać umowa i pewnie jeszcze więcej. Przejdźmy teraz do aukcji sztuki i ceny minimalnej. Jeśli chodzi o waszą artystyczną markę, aukcje sztuki są bardzo ważnym elementem. Zarówno w rozpatrywaniu tego, jako niebycia na aukcjach. Jeśli jesteś młodym artystą i domy aukcyjne w Polsce proponują ci udział w aukcji z ceną wywoławczą 1000 zł, to ja jestem zdecydowanie na nie, bo nie daj Boże, twoja praca sprzeda się ceną młotkową 1700 zł, no i ledwo ponad 2000 będzie wartość twojej pracy. Z takiej ceny bardzo trudno wyjść. Musisz pamiętać, że art advisorzy na całym świecie mają dostęp do baz aukcji. I jeśli ty w Polsce będziesz osiągał jakieś zawrotnie niskie ceny swoich dzieł, no to może się okazać, że galeria w Wielkiej Brytanii nie nawiąże z tobą współpracy, bo jakby odkręcenie tego, że ty przez 2 lata sprzedawałeś się za 2500, no jest bardzo trudne. 2500 zł, tak? To jest, będziemy o tym mówić, sztuka to produkt premium. Nie mówimy tutaj, przynajmniej ja dzisiaj na tym wykładzie, nie poruszam tematu jakiejś amatorskiej twórczości. Mówimy o byciu artystą zawodowym, tak? Który świadomie tworzy. I teraz tak, oczywiście bycie na aukcjach to jest element strategii. Można bardzo fajnie tym elementem zbudować sobie cenę. Są na to różne techniki. Natomiast taki świadomy artysta rozmawia z domem aukcyjnym w ten sposób.
Okej, okay, moje prace może być na aukcji, ale na przykład tylko klasycy współczesności albo wybór kolekcjonerów, tak? Znamy taką aukcję w Desie i z ceną minimalną gwarantowaną, czyli z pracy nie sprzeda się poniżej jakiejś wartości, tak? No nie możecie ryzykować tego, że wasze prace będą na aukcjach pokazywały, że są warte niewiele. To jest ogromne ryzyko, absolutnie odradzam. Jedynie strategicznie, jeśli wiecie, że dom aukcyjny ma kolekcjonerów na waszą sztukę, jesteście być może w tym momencie, że jesteście modnymi artystami, polecam, oczywiście, też do pewnego momentu, nie cały czas, to jest zbyt ryzykowne. Dobrze, międzynarodowy rynek sztuki i prawo do wyłączności na określonym terenie geograficznym. My już o tym już wspominałam. Odsyłam Was do odcinka podcastu Koń Kreatywny 41 i 42. Tam z fantastycznym rzeźbiarzem Michałem Jackowskim rozmawiamy właśnie o tym, jak on zdobył współpracę z włoską galerią Contini, wysyłając 100 ofert. Dwie czy trzy się odezwały, z tego jedna, ale bardzo dobra współpraca. No, przesłuchajcie koniecznie, bo nie mamy dzisiaj czasu, żeby zgłębić ten temat. Natomiast zwróćcie uwagę właśnie na tą wyłączność, że ona zawsze ma granicę, tak? To też artysto niezależny, masz możliwości, czyli na przykład w Polsce sprzedawany jesteś na wyłączność przez świetną galerię, która jednocześnie buduje twoją artystyczną markę. Wiadomo, że wtedy nie sprzedajesz z pracowni na terenie Polski, ale już do zagranicznych klientów jak najbardziej. Możesz również nawiązać współpracę z zachodnimi galeriami na w zasadzie wyłączności, na przykład tylko na terytorium Francji. Tak? To są takie miksy. No, jeszcze raz odsyłam Was do odcinka 41 i 42. Must have. Zbuduj międzynarodową listę kolekcjonerów, newsletter. No, słuchajcie, ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego artyści, polscy artyści nie mają newslettera. Wszystkie galerie, wszystkie domy aukcyjne mają newsletter, wszystkie marki mają newsletter, wszyscy mają newsletter, Konik Kreatywny ma newsletter. To jest pozyskiwanie bezpłatne, pozyskiwanie kontaktów. Dzisiaj współpracujecie na wyłączność z jedną galerią, powiedzmy na całym świecie współpracujecie z pięcioma galeriami. Fajnie, ale za 2 lata mogą się te współprace skończyć. Natomiast gdziekolwiek będziecie w świecie, mając listę kolekcjonerów, podpiętą link do zapisu na newsletter, skomplikowane, ale zaraz mam dla Was fajny kod rabatowy na lekcję na ten temat. Mając link do zapisu na newsletter w swoim Linktree, w bio, w Instagramie, zbieracie kontakty z całego świata. No, słuchajcie, ja będę Was o to męczyć. Będę Was o to męczyć, na koniku wszystkich o to męczę. Także artyści, z którymi współpracuję, mają okienko newslettera na stronie www, ale najważniejszy, jeszcze ważniejszy, to jest właśnie link w bio na Instagramie. Oczywiście musicie być także, musicie myśleć o tym, żeby nawiązać relacje z kuratorami i znaleźć drogę do tego, żeby zakupiono was przedzieła do kolekcji muzealnych sztuki nowoczesnej i także do kolekcji firmowych znanych firm, takich jak PKO M Bank na przykład, i znanych kolekcji prywatnych. To jest ogromna wartość dla wizerunku waszej artystycznej marki. I ja słyszę różne komentarze, że potem w tych muzeach sztuki nowoczesnej to leży w magazynie. Słuchajcie, nie takie dzieła leżą w magazynie, naprawdę leżą w magazynie, potem jest wystawa, są wystawiane. Także tutaj nie szukamy wymówek, bo to jest takie prokrastynacja, lenistwo. Znam to, ja też tak mam, dlatego ja Wam teraz mówię, nie szukamy wymówek. Uderzamy do kolekcji muzealnych. Uważacie, że nie jesteście dość dobrzy? Jesteście, jesteście. No i teraz na koniec, czy znajdę cię na Wikipedii? No właśnie, Wikipedia, SEO, pozycjonowanie w Google, międzynarodowa encyklopedia i język, przede wszystkim język angielski, Wikipedii. Powinnaś się znaleźć.
jak najszybciej. Język angielski najpierw, potem oczywiście twój język ojczysty, ale weź pod uwagę też język chiński, francuski, niemiecki, arabski, dedykowany na Dubaj, bo tam faktycznie ten rynek intensywnie się rozwija, jeśli chodzi o rynek sztuki. Słuchajcie, wracając do jak budować międzynarodową listę kolekcjonerów, mam dla Was kod rabatowy 10 zł ważny do 31 lipca na lekcję Artysta Niezależny, jak budować międzynarodową listę kolekcjonerów. Link do tej lekcji, do sklepu, powinien być w opisie wykładu. Artysta niezależny, artysta świadomy, żeby twoja marka artystyczna mogła mieć wartość, no, musi się czymś wyróżniać. Musi być charakterystyczna, musi w oczach nas, odbiorców twojej sztuki, być po prostu unikalna. Musimy rozpoznawać, z czym po prostu, jak powiem nazwisko Ewa Juszkiewicz, no to wiemy, co widzimy, jakie obrazy, tak? A poniżej, słuchajcie, na planszy, dlaczego warto tworzyć w cyklach, pokazuję wam, punktuję wam takie znane cykle współczesnych artystów. Koniecznie je poznajcie, zobaczcie, czym różnią się od siebie, czy faktycznie te nazwiska teraz będą dla was bardziej charakterystyczne już. Bo ja jako kolekcjoner wiem dokładnie, jeśli czegoś szukam, to wiem, dlaczego jestem u tego albo u tego artysty, tak? I tworzenie w cyklach jest bardzo ważne. Tutaj znowu nie mamy czasu, żebym więcej na ten temat mogła powiedzieć, ale w opisie wykładu powinien się pojawić link do postu na Koniku Kreatywnym właśnie o tym, dlaczego warto tworzyć w cyklach. Zapraszam. Z punktu widzenia kolekcjonera, ja czekam na kolejne dzieło artysty, bo to jest, słuchajcie, jak kolejny odcinek ulubionego serialu. I to może być odcinek, który lubimy bardziej lub lubimy mniej, ale całokształt po prostu kochamy. No i jak wychodzi odcinek, który jest fantastyczny, no to wszyscy chcą go kupić, tak? Dlatego też zastanówcie się nad numerowaniem prac, bo nie ma nic cenniejszego dla kolekcjonera niż praca albo z ulubionym numerem, albo z pierwszą dziesiątką. Wow, to jest dopiero biały kruk. No i właśnie, jeszcze raz, dlaczego warto tworzyć w cyklach? Ze względu na rozpoznawalność, ze względu na to, że dajecie komunikat światu, rynkowi sztuki, że jesteście artystami świadomymi. No i ta wartość dla was, samookreślenie. Oczywiście to będzie proces, będzie się to zmieniać. Zobaczcie, jak cykle zmieniały się u Picasso, okres błękitny na przykład, tak? Bardzo ważnym elementem budowania marki artystycznej to jest cena. Cena, jaką będę miała na myśli, kiedy pomyślę o twojej sztuce, tak? Z czym będę cię kojarzyć? Pamiętaj, że sztuka to jest produkt premium. Bardzo często artyści słyszą, że oni muszą zaczekać, zasłużyć na tą cenę, na tą jakąś niesamowitą wartość. Chciałam powiedzieć, że jeśli jesteś po Akademii Sztuk Pięknych, to masz za sobą 5 lat już świadomych działań, poszukiwań. Jeśli nie jesteś po Akademii Sztuk Pięknych, ale nazywasz się artystą zawodowym, znaczy to, że też przeszłaś już proces jakby nauki i jesteś artystą zawodowym. Nie dajcie sobie wmówić, że musicie mieć, nie wiem, 50 lat, żeby wasza sztuka zaczęła kosztować, bo ja znam artystów polskich, którzy bez Akademii Sztuk Pięknych sprzedają teraz w bardzo wysokich cenach, nawet ponad 20 tysięcy polskich złotych, nie czekając na nic, nie czekając na tutaj oklaski z polskiego rynku sztuki. I jeszcze raz, musicie być niezależni. Taka jeszcze mała dygresja. Pomyślcie, jubiler. Nowa firma jubilerska wchodzi na rynek. Przecież biżuteria to też produkt premium. Ale ponieważ wchodzi dopiero na rynek, kolczyki diamentowe będą kosztowały 15 zł. No nie, nie będą tyle kosztowały. To by było nawet podejrzane. One powinny
kosztować 5500 albo 15000 z jakimś rubinem. Tak, takie są ceny, a nie zaniżamy cen. Jeśli więc wprost powiem, tworzysz sztukę i tutaj na przykładzie malarstwa 100 na 120 centymetrów, to zacznij od 5000 złotych wzwyż. Takie i szukaj oczywiście kolekcjonera w części o narzędziach, w których będę omawiała narzędzia, opowiem Ci, jak szukać aktywnie właśnie nabywców Twojej sztuki. Tu tylko jeszcze wspomnę, że sztuka to produkt inwestycyjny i sztuka to produkt premium. To po prostu jest bardzo ważne. Oczywiście dobra inwestycja to jest ten moment, kiedy kupujemy coś tanio i sprzedajemy drogo, ale nie możemy tego kupować za tanio, tak? To musi mieć już na starcie określoną wartość, bo bardzo dużo czasu zajmuje zbudowanie kolejnego poziomu w budowaniu ceny. Teraz jeszcze taka ważna informacja: unikat, edycja limitowana. Oczywiście, że unikaty będą w cenach wyższych. A potem, jeśli zajmujecie się również sprzedażą printów kolekcjonerskich, no to edycje otwarte to jest właśnie dobra cena dla każdego niemalże, tak? Na przykład 350 zł. Natomiast edycje limitowane, na przykład do 10 sztuk, to już gwarantują Wam także sprzedaż w cenach wyższych, tak? I tutaj rekomenduję sprzedaż printów kolekcjonerskich w limitowanych edycjach. Żeby podkreślić wartość tych limitowanych edycji, żeby podkreślić wartość również unikatu, proszę wystawiać certyfikaty. To jest bardzo ważne. Certyfikat autentyczności, umowa sprzedaży, certyfikaty wpisujecie w archiwum swojej pracowni. No to jest, Boże, temat rzeka. No, chodzi o to, że czy pamiętacie, co tworzyliście 2 lata temu? Jakby to jest też ochrona waszej twórczości przed jej fałszowaniem. Dokładny wykaz, co stworzyliście, komu sprzedaliście, na jakiej było wystawie. Umowa sprzedaży, co Wam daje? Jeśli nie bierzecie udziału w aukcjach, umowa sprzedaży oferuje Wam, umożliwia Wam określenie estymacji Waszych dzieł. Plik takich dokumentów. Są instytucje, które po przedstawieniu takich dokumentów wystawią Wam dokument o estymacji Waszej twórczości. No to jest fantastyczna sprawa, bo wtedy możecie również światu określić, czy właśnie próbując nawiązać relacje z zachodnimi galeriami, że Wasze prace, Wasza twórczość jest wyceniana na tym i na takim właśnie poziomie, tak? Droga na skróty do wyższej ceny. Droga na skróty do wyższej ceny. Jeśli macie obawy, że no jak to, ja teraz sprzedaję za 2,5 tysiąca, teraz mam nagle sprzedawać za 6. Bardzo jest prosta. Rekomenduję. Tworzycie to, co tworzycie w ramach cykli, w których tworzycie, zwiększając jedynie format. Tak? Czyli duże formaty, na które jest popyt, jest bardzo dużo ludzi, którzy. Sztuka jest teraz modna, szukają, więc bardzo dużo ludzi szuka sztuki do swoich domów. I jakby wtedy jest dla wszystkich klarowne. Duży format, dużo trzeba było się namalować, tak jak duża rzeźba, trzeba było się dużo narzeźbić, dużo kosztuje materiał. Rozumiemy, że to jest duża cena. No ale to jest oczywiście skrót. Słuchajcie, jesteśmy w połowie tego wykładu. Zobaczcie, ile pracy już musieliście wykonać. Znaczy, na razie wysłuchaliście, ale gdybyście mieli te wszystkie rady wprowadzić w życie, jaki to jest zakres pracy? I tym bardziej, mam nadzieję, będziecie umieli właściwie wycenić swoją sztukę, no bo to jest nakład ogromnej pracy, po prostu. Słuchajcie, a teraz część druga, autoprezentacja, narzędzia, cel. Idziemy do social mediów. Instagram to bardzo ważne narzędzie do tego, żeby poznał Waszą twórczość świat. To bardzo ważne narzędzie do tego, żebyście pozyskiwali kolekcjonerów, odbiorców Waszej sztuki z całego świata.
Rekomenduję, żeby nazwa profilu to było imię i nazwisko. To jest bardzo ważne, bo w momencie, wracamy teraz do wyników wyszukiwania w Google. Jeśli wasz profil na Instagramie to jest imię i nazwisko, Facebook imię, nazwisko, LinkedIn imię, nazwisko, Wikipedia imię, nazwisko, wszystkie publikacje na temat waszej twórczości są związane z waszym imieniem i nazwiskiem, to po prostu biorąc pod uwagę tak zwane SEO, to się wszystko bardzo ładnie pozycjonuje i bardzo ładnie wyskakuje wszystkim na całym świecie. Z tego powodu po prostu imię i nazwisko. Potem takim ważnym punktem w waszych kontach na Instagramie jest używanie hasztagu, hasztag artysty, znowu imię i nazwisko, bo to jest generalnie tworzenie portfolio online. Wasz profil to jest forma portfolio, oczywiście, ale takie światowe portfolio stworzy wam hasztag, ponieważ wasi kolekcjonerzy na całym świecie będą oznaczali tym hasztagiem właśnie posty, wieszając obrazy na ścianach. Galerie, które was reprezentują, robiąc wystawy, będą używały hasztagu. Zajrzyjcie na stronę Gagosian, tam każdy w zakładce artysta, każdy artysta najpierw ma hashtag imię, nazwisko, dopiero potem nazwa profili, przycisk do pobrania publikacji. Hashtag buduje wasze międzynarodowe portfolio. Teraz artystka, taki hashtag Prudence Flint, użyła tego hashtagu galeria, która wystawia artystkę na Art Basel, targach, największych targach sztuki, które właśnie się zakończyły. Także rekomenduję wam używanie hasztagu. Kolejnym elementem ważnym w prowadzeniu konta na Instagramie to jest język komunikacji w bio i w postach. Ja rekomenduję język angielski, bo no nie możecie ograniczać się tylko do języka ojczystego. Jeśli cały świat mówi w języku angielskim, jeśli myślicie o karierze międzynarodowej, o sprzedaży międzynarodowej, musicie używać języka angielskiego. Nie muszą być krótkie, to nie muszą być długie, przepraszam, komunikaty, tylko krótkie komunikaty. Bardzo ważny jest opis prac. Najczęściej zdarza się, że są tam jakieś przemyślenia. Nie o to chodzi, naprawdę. To nie jest wasze konto prywatne. Tu chodzi o komunikat sprzedażowy, czyli tytuł pracy, czy ta praca jest dostępna do kupienia. Jeśli się sprzedała, należy zmienić komunikat na sold, sprzedana, albo in private collection, w kolekcji prywatnej. Bardzo ważne są dane techniczne pracy, czyli tytuł cyklu, format roku kończenia. Bardzo ważne, żebyście zrobili taki ukłon w stronę międzynarodowego kolekcjonera i oprócz wymiarów podawanych w centymetrach, podawajcie także inch, czyli to jest system miar amerykański. Amerykański system miar. Co ważne, w waszym bio, Linktree, powinien pojawić się taki link, umożliwiający wam załączanie kilka linków do na przykład waszej strony internetowej, do ostatniej publikacji na wasz temat, do zapisu na listę kolekcjonerów. No, tam możecie tego zamieścić naprawdę kilka. Czyta się to, jest to jakby kolejny krok, zanim ja wejdę na stronę artysty, to tak naprawdę chcę przejrzeć, co tam w świecie tego artysty, w twórczości tego artysty się wydarzyło, i dopiero wtedy decyduje się, gdzie idę dalej, tak? Co pokazywać w poście, w rolce, w story? W poście rekomendowałabym pokazanie pracy we wnętrzach. Potem druga odsłona może być wnętrze, i druga odsłona może być obraz. Trzecia odsłona może być detal tej pracy. Dlaczego we wnętrzu? Ja wiem, że artyści nie przepadają za prezentacją sztuki na wizualizacjach. To mogą być wnętrza wynajęte. Możecie w jakiś sposób zaaranżować sytuację. Chodzi o to, że bardzo niewiele osób potrafi sobie wyobrazić wymiar obrazu we wnętrzu.
I tutaj odsyłam Was do ostatniego odcinka podcastu Konie Kreatywne z artystką Ewą Mróz. Ona tam opowiada, dlaczego w swojej ofercie robi wizualizację klientom gratis i jak otwiera to im umysły, a nawet powoduje, że decydują się zamiast na przykład zawiesić obraz w sypialni, zawieszają dwa w holu. Bardzo ważna sprawa. Zapraszam do Konika Kreatywnego. W rolkach tutaj kadry z waszej twórczości, z pracowni, jakieś, nie chodzi o jakieś bogate montaże, chodzi o to, żebyście nam przybliżyli tą wielką tajemnicę, co tam się dzieje w tej pracowni artysty. Po prostu wszyscy jesteśmy zawsze bardzo ciekawi. Nie zdradzajcie zbyt wiele detali. Tutaj na końcu pokazuję wam tej planszy rekomendacje kont, które fantastycznie budują takie napięcie tworzące wizerunek marek tych artystek, bo to akurat są kobiety, zarówno w rolkach, jak i w story. Story, no to jest taka codzienna aktywność, bo posty wrzucajcie wtedy, kiedy coś stworzyliście, macie nowe dzieło na sprzedaż, kiedy jesteście przed wystawami. Natomiast story to jest codzienna też relacja z pracowni, możecie tam sobie coś tworzyć, pokazywać nam ten detal. Chwalcie się, koniecznie chwalcie się, jeśli sprzedaliście pracę, komunikat musi być sold, tak? Sprzedane, bo my kolekcjonerzy lubimy być też w większym gronie. Wiecie, ludzie to są osobniki stadne, tak? Lubimy się cieszyć większym towarzystwem i tak na przykład jeśli się mieszka w Warszawie czy w okolicach Warszawy, to nie wypada nie mieć na ścianie dwórnika, tak? Więc lubimy być w większym gronie, w związku z tym jeśli pokazujecie, że wasza sztuka się sprzedaje, to też może wpłynąć na to, że ktoś tą sztukę z tego właśnie powodu kupi. Hashtagi. Musicie używać hashtagów. Znaczy, jeśli robicie posty z dwoma hashtagami, to otwieracie tylko dwa dodatkowe pary drzwi poza swoje konto. Jeśli macie nieduże konto, no to pamiętajcie, że w takim razie pokazujecie tym 125 osobom na przykład, tak? Albo tym 1000 osobom. 30 hashtagów, taką daje nam możliwość Instagram i tyle. Słuchajcie, korzystajcie. I jeszcze tutaj artysta czy art influencer? No zdecydowanie artysta. Słuchajcie, jeśli tworzycie sztukę i chcecie ją sprzedawać w wysokich kwotach, od 5 do 10, do 20, do 40 tysięcy, nikt od was nie oczekuje, że będziecie notorycznie na Instagramie. No jakim cudem musicie tworzyć, musicie realizować, musicie bywać. Musicie mieć dzień maila, tak? Odradzam bycie art influencerem, to jest kuszące, bo wszyscy lubimy łechtać nasze ego, to jest zupełnie niepotrzebne w budowaniu waszej artystycznej marki, chyba że macie akurat sprzedaż printów kolekcjonerskich w cenach okazyjnych, nie wiem, jakiś Black Friday do 100 egzemplarzy, edycja limitowana i sprzedajecie to po 350 zł, wtedy faktycznie taka kampania na Instagramie będzie przydatna. Lecimy dalej, reklama sponsorowana z geolokalizacją. To jest coś, co ja uwielbiam, bo jeśli jesteście akurat na targach, wasza sztuka jest prezentowana na targach sztuki, chcecie pozyskać kolekcjonerów, to wskażcie konkretne regiony, nie dawajcie na cały świat. Niech wasza reklama, niech wasze konto pokaże się na przykład w Art Basel w trakcie trwania targów Art Basel, tak? To też będzie taki znak, że jesteście zorientowani, że o, co to za artysta w trakcie targów Art Basel tutaj w Szwajcarii się wyświetla. No, fantastycznie. Używajcie tych wszystkich narzędzi świadomie. To jest najważniejsze i jeszcze raz to powtarzam, aż do znudzenia. Wszystko jest po coś. Nie dlatego, że koleżanki tego używają, nie dlatego, że teraz trzeba robić rolki. Nic nie trzeba. Wy musicie mieć własny plan działania i tylko dostosowywać narzędzia do tego planu działania. Portfolio. Portfolio to również narzędzie, które możecie wykorzystać do budowania wizerunku waszej artystycznej marki. I ja tutaj wypunktowałam portfolio dla klienta indywidualnego. Bo jednak, słuchajcie, jeśli będziecie mieli sprzedaż, to będą was chciały galerie.
Tak, w dzisiejszych czasach możecie to odwrócić, czyli stawiacie na klienta indywidualnego, pozyskujecie go za pomocą reklam sponsorowanych. No, tak jak normalna marka, tak? Zaczyna się sezon letni, wszędzie widzimy reklamy, no przynajmniej my kobiety, bikini. W ten sam sposób zaczyna się zaraz sezon jesienny, wszyscy zaczynają kupować nowe poduchy, nowe jakieś narzuty, przemeblowywać w ogóle mieszkania. To jest idealny moment, żeby poszła wasza reklama sponsorowana. Z ofertą w portfolio dla klienta indywidualnego, tak? Czyli nie reklama, którą kierujecie na profil, ale pobierz moje portfolio i na przykład zawieś moją sztukę na swoich ścianach, czy spraw, żeby twoje mieszkanie było bardziej nowoczesne. I w portfolio dla klienta indywidualnego tam powinny być ceny. Nie, tutaj nie odrzucamy tą szkołę, która mówi, że w przypadku sztuki cena to jest jakiś końcowy element. Tak nie jest, tak po prostu nie jest. Na targach sztuki zachodnich zawsze cena jest przy dziele. Wysyłając portfolio do galerii w Polsce i na świecie, również rekomenduję, żeby te portfolio zawierały cenę. Tutaj krótko powiem na ten temat. Słuchajcie, musicie wyczyścić wasze portfolio, bo portfolio, nad którymi ja pracuję z artystami, którzy zgłosili się do mnie na konsultacje, są po prostu zaśmiecone. Są tam nawet jakieś zbędne elementy graficzne. W portfolio wasza sztuka ma przemówić. To wasza sztuka, ona sama się broni. Unikajcie pięciu obrazów na jednej stronie. Jedna strona, jeden obraz, czy rzeźba, tak? Maksymalnie to jest powiększone. Tekst jest minimalny. Tekst sobie doczytamy. Jeśli będziemy chcieli nawiązać współpracę z danym artystą, my sobie doczytamy wszystko. My wtedy się skontaktujemy z tobą, tak? Natomiast tu jeszcze raz chciałam wam powiedzieć, że wysłanie portfolio to nie wszystko. Musicie skontaktować się z pośrednikiem, do którego musicie, przepraszam, skontaktować się z osobą, do której wysyłacie wasze portfolio, porozmawiać osobiście. Jeśli galeria jest w kraju albo w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, jest naprawdę blisko, można umówić się na takie spotkanie. I to jest bardzo ważne. Kontakt osobisty jest bardzo ważny. Wystarczy bardzo często kontakt telefoniczny, świetne, czyste portfolio. Portfolio w social mediach, no to jest właśnie wasz profil, na którym naprawdę wystrzegajcie się jakichś prywatnych postów. Prezentujcie swoją sztukę. No i hashtag. Hashtag, imię i nazwisko to jest takie portfolio które wam zbuduje portfolio międzynarodowe. Ja bym rekomendowała jeszcze, żeby ten hashtag znalazł się w certyfikatach, żebyście mówili o tym, prosząc kolekcjonerów, żeby oznaczali was właśnie hashtagiem. WWW, no tutaj już tak, czy musicie mieć stronę internetową? W pewnym momencie powinniście mieć. Znaczy, na samym początku, przez pierwsze 2 lata, wystarczy wam profil na Instagramie. Naprawdę zrobi wam bardzo dużą robotę. Natomiast bez strony www nie możecie mieć newslettera. No i tu właściwie powinnam odpowiedzieć jednak, że powinniście mieć tą stronę od samego początku, zbierać kontakty od samego początku. Tak, to uważam jest must have. Na stronie newsletter to jest po prostu okienko, tak? Do zapisu. Natomiast, żeby w ogóle skorzystać z aplikacji do tworzenia newslettera, powinniście mieć stronę internetową, bo ta strona jest zweryfikowana. Język na stronie. Oczywiście, że angielski. Przede wszystkim język angielski. Myślcie globalnie. Potem może być wasz język ojczysty, dodatkowo może być chiński. No, te rynki, na które chcecie podbić, powinny być obecne w językach na waszej stronie internetowej. Opis prac na stronie internetowej powinien być dokładnie taki, jak rekomenduję w social mediach, czyli
Tytuł, technika, format, rok ukończenia. Bardzo fajnie, jeśli zawrzecie proweniencję dzieła, czyli czy to dzieło jest w kolekcji prywatnej, może w kolekcji jakiejś instytucji, może w konkretnej kolekcji, macie zgodę, żeby to podpisać. Korzystajcie z tego. To jest bardzo ważna informacja dla kolekcjonerów i ma wpływ na to, że chcemy kupować waszą sztukę. W opisie prac na stronie www powinna się znaleźć informacja, że praca jest dostępna do kupienia. Natomiast nie rekomenduję, żebyście mieli sklep. Sklep w przypadku dzieł za 10-20 tysięcy to jest takie jakieś nieeleganckie w tym momencie. Jednak sztukę kupuje się bardziej bezpośrednio, nawet jeśli jesteśmy przyzwyczajani teraz do tego bycia online. To tutaj jednak powinien być taki przycisk Inquire, który spowoduje, że przeklika osobę zainteresowaną na formularz kontaktowy, będzie mogła nawiązać z Wami relacje, Wy będziecie mogli odpisać, przesłać swoje portfolio, nawiązać właśnie kontakt, może przesłać zaproszenie na zapis na listę kolekcjonerów. No i tak buduje się relacje, bo budowanie relacji. To też jest podstawa marki, jaką tworzycie. Jeśli ta marka może być niedostępna, wasza marka artystyczna może być niedostępna, ale pewna forma kontaktu jest naprawdę wskazana, żeby ona nie była samotna. Po prostu ktoś musi jej pożądać, ktoś musi być jej odbiorcą, tak? Na stronie internetowej powinna być też publikacje, powinny się znaleźć publikacje, które dotyczą waszej sztuki. To również buduje wizerunek waszej artystycznej marki. Słuchajcie, mam dla was jeszcze jeden kod rabatowy, sukces, o wartości 200 zł, ważny do 31 lipca. To jest kod rabatowy na konsultację artystyczną ze mną. Podczas tej konsultacji pomogę wam zbudować plan działania na najbliższe kilka miesięcy. Rok zbudujemy wspólnie portfolio, strategię budowy wizerunku waszej artystycznej marki. Zarekomenduję wam organizatorów rynku sztuki, z którymi warto współpracować w przypadku waszej właśnie sztuki, uwzględniając wszelkie jej cechy charakterystyczne. No i cóż. To już koniec tego wykładu. Mogę Wam życzyć jedynie sukcesów, ogromnych sukcesów, wytrwania w tej dużej ilości pracy, jaka jest przed Wami. Ja wierzę, że uda się. Znam polskich artystów, którzy naprawdę fantastycznie działają. Ja również czerpię wiedzę z tych ich działań. Wszystkiego, słuchajcie, najlepszego i do usłyszenia, mam nadzieję, w podcaście Konik Kreatywny. Trzymajcie się. Cześć.